Witajcie w szóstym odcinku Razem Lepiej pod Mas. Do świąt pozostało 26 dni. Świąteczne książki to nie tylko te z historiami o Bożym Narodzeniu, ale też te, w których zaczytujemy się w grudniowe wieczory zakopani pod ciepłym kocem. To także te, które czytaliśmy w dzieciństwie pod kołdrą, przy świetle latarki i których słuchaliśmy ubierając świąteczne drzewka lub dekorując pierniki. To w końcu te, które pojawiają się w naszych głowach na hasło świąteczna książka. My podpytaliśmy naszych zaprzyjaźnionych podcasterów, jakie książki są ich ulubieńcami. Zapraszamy Was do posłuchania. Co czyta Kuba? Muniu Podcast na święta. Nie mieliśmy wątpliwości, że będzie to coś związanego z jedzeniem, ale takiego wyboru się nie spodziewaliśmy. Posłuchajcie. Nie mam chyba książki takiej wyłącznie traktującej o świętach, którą bym pamiętał jako swoją ulubioną. Ale jak miałbym podać epizod świąteczny w książce, to myślę, że to będzie rozdział o grzybach w kuchni polskiej, chyba jest najbardziej świąteczną rzeczą pisaną, jaką znam. Magda Nadaje przypomniała nam o świątecznym klasyku, ale powód, dla którego ta książka jest jej ulubioną, zupełnie nas zaskoczył. Może nie jest to taka typowo świąteczna książka, ale książka, w której pojawia się mój absolutnie ulubiony świąteczny element, czyli brzydkie sweterki, i może już się domyśliliście, mówię tu o całej serii Harry Potter i przefantastycznych sweterkach od Mamy Rona. Grzesiek, gruby podcast, również przypomniał nam o klasycznym opowiadaniu, które pięknie mówi o przemianie, jakiej wszyscy w mniejszym lub większym stopniu doświadczamy w świątecznym czasie. Z bólem niestety muszę przyznać, że ostatnio nie czytam zbyt wielu książek, a na pewno nie tyle co kilkanaście lat wcześniej. Ale taką świąteczną mam jedną, jedyną. Jest nią opowieść Wigilina Dickensa. Ponadczasowa historia o tym, co w życiu jest naprawdę ważne i że zawsze jest dobry czas na zmiany na lepsze. Myślę, że nie ma chyba lepszej pozycji i lepszego przesłania na świąteczny czas. W kącie pokoju świecąca się choinka, kocyk. Gorąca kawa z czekoladą i cynamonem i opowieść wigilijna Czyż to nie obrazek jak ze świątecznej pocztówki? O słabości do skrócza opowiada nam też Michał Szyling, Skrótko podcast. Właściwie to staramy się czytać przez cały rok i święta nie są pod tym względem jakieś wyjątkowe. Przez nasz dom przewija się generalnie bardzo dużo książek, ale to nie jest tak, że wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki wkładam kapcie, rozpalam w kominku i kieruję swoje kroki w stronę półki ze świątecznymi pozycjami. Nie jestem fanem świątecznych historii. No, może wyjątkiem potwierdzającym regułę jest opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Po pierwsze, mam słabość do skrócza i tej jego całej przemiany, a po drugie, to taka stara książka, a poruszane w niej problemy i klasowe dysproporcje są wciąż aktualne. Justyna z podcastu Po Izraelu ma dla Was dwie książkowe polecajki. Posłuchajcie. Właściwie to przychodzą mi do głowy dwie książki. Jedna z literatury dziecięcej. To jest książka Wszyscy na ciebie czekamy, wydawnictwa Sykomura, i jest to. Przygotowanie właśnie do świąt Bożego Narodzenia. Na każdy dzień adwentu przygotowana jest historia związana z postaciami biblijnymi, i jest to bardzo fajne, według mnie, przygotowanie do Bożego Narodzenia, do świąt Bożego Narodzenia, które kładzie nacisk na to duchowe przeżycie świąt. Natomiast drugą książkę, jaką polecam, to jest to książka dla dorosłych i jest to książka autorstwa Justyny Bednarek i Jagny Kaczanowskiej, Okruchy Dobra. Niesamowita opowieść o samotności w święta Bożego Narodzenia, przedstawiająca kilku bohaterów, których losy krzyżują się właśnie podczas Wigilii w Krakowie. Bardzo, bardzo ta książka mnie dotknęła i... Bardzo polecam ją, może niekoniecznie na czas Bożego Narodzenia, ale w kontekście Bożego Narodzenia jak najbardziej. Tak, ja wysłuchałam książki Okruchy Dobra i historie mieszkańców kamienicy przy ulicy Świętego Sebastiana również przypadły mi do gustu. No i Kraków magiczny jak zawsze. A o cudowności samotnego czytania przypomina nam Karolina, zalata na podcast. No, z tymi książkami to też jest tak, że ja molem książkowym nie jestem, aczkolwiek lubię ten czas spędzony właśnie samemu z książką. To jest zupełnie coś teraz niespotykanego, i muszę Wam się pochwalić, że odkąd moje dziecko poszło do przedszkola. To zdarza mi się znowu wrócić do książki. Nawet uczyniłam sobie taką tradycję, że wracam do łóżka i czytam przez 20 minut do pół godziny. Tak, daję sobie ten czas na to. Także w te święta myślę, że będzie podobnie. I mam tutaj. W zanadrzu książki, które chciałabym przeczytać. Są to książki luźne, lekkie i przyjemne, chociaż nie do końca, bo niektóre są z wierzchu takie. Myślę tutaj o na przykład książce Nosowskiej Powrót z Bambuko. Ostatnią książkę, właśnie ją nabyłam, mam, trzymam i e, tak, chciałabym do niej zajrzeć właśnie w te święta. Teraz kończę właśnie jeszcze bardzo miły, ale taki słodko-gorzką książkę, Małe Eksperymenty ze Szczęściem, czyli taki sekretny dziennik z domu starców. Oraz chciałabym jeszcze sięgnąć po Wojciech Mana, Głos. Także to są takie książki, które zamierzam yy, przynajmniej liznąć w te święta. A ulubionej świątecznej, jako takiej książki, to nie, nie mam. Mm -mm, wybaczcie. A teraz czas na nas. Książką, która bardzo kojarzy mi się ze świętami, są dzieci z Bullerbyn. Astrid Lindgren. Pamiętam, że jako mała dziewczynka zaczytywałam się w przygodach i hecach wesołej gromadki z malutkiej szwedzkiej wioski. I chyba właśnie przez te rozdziały związane ze świętami, opisy pieczenia pierników i ubierania choinek oraz przez te srogie zimy w Bulerbyn, które odcinały trzy zagrody od reszty świata i zachęcały dzieci do kreatywnych zabaw, dzieci z Bulerbyn mają wyjątkowe miejsce w mojej pamięci. Z przyjemnością wróciłam do tej książki jako dorosła kobieta i moje ciepłe uczucia nie minęły. W ramach wprawiania się w świąteczny nastrój słucham też różnych audiobooków z Bożym Narodzeniem w tle. Tak trafiłam na Zanim Cię zapomnę Karoliny Głogowskiej i Katarzyny Troszczyńskiej. To historia o Ninie, sławnej polskiej aktorce, która przez pomyłkę trafia na święta do małego pensjonatu w Łebie, gdzie poznaje Sonię, jego właścicielkę. Okazuje się jednak, że nic w życiu nie dzieje się przez przypadek, a losy tych dwóch kobiet są ze sobą od dawna splecione. Choć same jeszcze o tym nie wiedzą. To ciepła, poruszająca i mądra opowieść, którą polecam wam do lepienia pierogów i pieczenia makowców. A jakie książki na święta ty polecasz? Zajrzyj do nas na Instagram lub do grupy na Facebooku i zostaw swoją rekomendację. Do usłyszenia jutro. Czołem!